21 minut po 10. Mam nadzieję, że Państwo się dołączą w takim optymistycznym, pozytywnym spojrzeniu na to, co wszystko wspaniałe znajduje się w internecie, także może z perspektywy osób trochę starszych, o których Kasia wspomniała. Czy Państwa na dorosłość, tak, w dorosłym wieku nagle zainspirował komputer i coś w tym internecie Państwo odnaleźli dla siebie? 32 609 90 60. Albo też jak dalece pozwalacie swoim dzieciom, jaką ewentualnie kontrolę wprowadzacie Państwo nad tym, aby dla dzieci internet był dobrodziejstwem, nie zagrożeniem. A my właśnie dzisiaj chcemy mówić o tych pozytywnych stronach internetu. Ja przypomnę, naszym gościem jest pani Sabina Furgo z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A skoro wspomniałam kilka minut temu o tych nieszczęsnych do tej pory dla mnie grach i bardzo sztywnych regułach, kiedy dwa dni w tygodniu, może jeden dzień w tygodniu i tak dalej, to proszę powiedzieć, czy jeśli teraz dzieci grają codziennie, to na pewno nie jest nic złego? Myślę, że nie jest nic złego, jak te dzieci mają również inne aktywności. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Ja będąc ostatnio w radiu mówiłam o tym, że my jako rodzice nie idziemy na uniwersytet, nie kończymy studiów, by być rodzicami, tak? A wiele pokoleń ludzi wychowało, bardzo dobrych dzieci, fajnych, młodych ludzi, w związku z tym gdzieś ta intuicyjność wychowania i tego, co jest dla dziecka dobre, co powinno mu pomóc, a czego powinniśmy mu zabronić, nam towarzyszy. I oczywiście, jeżeli zostawię dziecko na cały dzień przed komputerem i zostawię je samo sobie, no to myślę, że każdy z nas powie, że jest to złe zachowanie. Ono wtedy nie złapie przeziębienia, nie pozna na ulicy nieprzyjaznych ludzi, nie spędzi na klatce tego całego dnia, więc wydaje nam się, że będzie w cieple, w przyjaznej atmosferze domowej. Bezpieczny, tak? Mhm. Natomiast my wszyscy wiemy, że dziecko, żeby się dobrze rozwijało, dziecko, mam na myśli to małe dziecko, bo w dzieciach również mówimy o nastolatkach, które będą zupełnie inaczej się zachowywały. To już nie jest ten młody człowiek, który będzie robił to, co my rzeczywiście chcemy. My na małe dziecko mamy wpływ. Ale wczoraj byłam w przedszkolu i pani dyrektor mówi tak. Proszę panią, moja wnuczka w Anglii na podwórku przedszkolnym ma domek, ma drzewa, potężny obszar, po którym może biegać. Ja bym nie zrobiła tego samego z tymi dziećmi u nas w Polsce w przedszkolu. Dlaczego, pani dyrektor? Bo nasi rodzice właśnie się boją, żeby dziecko się nie pobrudziło, żeby dziecko nie złamało nogi, żeby dziecko nie przyszło tam zachlapane błotem, tak? I takie bardzo inne nasze myślenie w różnych kulturach o tym, co rzeczywiście dla dziecka jest ważne. No na przykład wiem, że w Norwegii dzieci codziennie, bez względu na pogodę, deszcz, nie deszcz, śnieg, nie śnieg, wychodzą na bodajże godzinę czy półtorej na dwór. Oczywiście odpowiednio są ubrane. Rodzice muszą w przedszkolu zostawiać te nieprzemakalne spodnie, kurtki, odpowiednie buty. Oczywiście mniej chorują niż nasze dzieci, a my, jeśli jest troszeczkę chociaż mrzawki, to już broń Boże, prawda? Tak, zdecydowanie. I to na to się skarżą panie. Nie w przedszkolu, że... A ja natomiast chciałabym nawiązać do czegoś innego, że każda przesada jest szkodliwa. Że tak jak dzieci muszą biegać, tak jak dzieci muszą się bawić, bo jest to naturalna potrzeba rozwojowa, takim naturalnym elementem jest potrzeba zabawy i tych gier, które ich ciągną. Proszę Państwa, my nie pamiętamy o tym, czy zapominamy o tym, że ta gra przyciąga to dziecko, bo tam coś takiego znajduje w tej grze, co... no właśnie go ciągnie, tak jak narkotyk troszeczkę działa. Natomiast po drugiej stronie jest potężne zaangażowanie finansowe wielu koncernów, które walczą o rząd tych młodych dusz. Natomiast mamy dzisiaj mówić pozytywnie o tym komputerze i o tym internecie, o tych grach. Badania dowodzą, że na przykład chirurdzy, którzy grają w gry sprawnościowe, są lepsi jako chirurdzy zawodowo. Piloci samolotów dokładnie na symulatorach ćwiczą swoje umiejętności i dzięki temu różne, no te faktyczne zdarzenia są im w stanie zapobiec albo załagodzić. Mhm. Ale musimy, przepraszam, rozgraniczyć dla kogo te gry, znaczy wiekowo. A no właśnie. Bo pamiętam takie badania, z których wynika, że jeśli dzieciak ma, czasem to nas zachwyca, że a ten 2-3-4-latek to już biegle potrafi sobie wziąć tablet albo smartfon od rodziców i coś tam klikać. I traci przy tym dużo czasu, że to wpływa negatywnie na jego naukę pisania, skupienia. Zdecydowanie tak, dlatego że nie kształtują się te umiejętności, które kształtują się w trakcie normalnych relacji grupowych
w trakcie relacji z drugim dzieckiem czy z dorosłym człowiekiem. Natomiast kiedy temu dziecku damy fajną, ciekawą, mądrą, dydaktyczną grę, w którą niekoniecznie będzie grał sam, tylko będzie miał równolatka towarzysza. Ja zawsze powołuję się na taki przykład, że bardzo nie lubimy słupków liczyć w szkole. Tak nas to nudzi, albo pisać dyktanda. Kiedy taką nudną czynność zamienimy na grę, gdzie po dwóch stronach smartfona siedzi dwóch małych uczniów i konkurują ze sobą, kto lepiej i szybciej rozwiąże, to proszę zobaczyć, że uzyskujemy ten sam efekt, mianowicie dzieci uczą się liczyć, natomiast ta konkurencja, która jest bardzo ważna w życiu mojego dziecka, my po prostu chcemy być najlepsi, chcemy być pochwaleni, chcemy być nagrodzeni, to jest ten element, który czyni z tej gry tak naprawdę fajne, dydaktyczne medium. Czy chce pani przez to powiedzieć, że granie w sieci na przykład, dzieci wracają ze szkoły, odrobią lekcje, włączą komputer i sieć, tak? Bo kolega z drugiej strony jest lepsze niż siedzenie przed komputerem i granie samodzielne? Tak. To jest takie zjawisko bardzo ważne dzisiaj. Mianowicie my nie chcemy być sami. Tak, bardzo internet pomaga nam w nawiązywaniu relacji i te gry w momencie pojawienia się internetu, które stały się grami interaktywnymi, stały się ważniejsze dla rozwoju, dla komunikacji. Dlatego, że te dzieci nie tylko ze sobą konkurują jeden do jednego, ale bardzo często te gry są pomyślane jako gry zespołowe. I to nie jest już ja jestem lepszy od mojego kolegi Jasia, Zosi czy kogoś tam innego, natomiast tworzę zespół, w którym musi być ktoś liderem, w którym musimy nawiązać jakąś relację, jakąś strategię przyjąć, jakieś decyzje wspólne podejmować i albo wspólnie odnosimy sukces, albo wspólnie odnosimy porażkę. Szkoła daje nam bardzo mało takiej przestrzeni do uczenia się właśnie takich wzajemnych relacji, pozytywnych działań w grupie. Zatem te gry komputerowe pozwalają te pozytywne umiejętności u dzieci rozwijać. Bo przed szkolą mam wrażenie, że dzieciaki trafiają do szkoły i tam się tracą te zdolności zespołowe mimo wszystko, bo tutaj coś układają razem z klocków, bawią się, grają w chowanego, etc. A czy ta grupa, zaraz odbierzemy telefon i wrócimy także do rozmowy z państwem, czy ta grupa powinna być dobrana przez rodziców? Bo wiemy, mówiąc o zagrożeniach w internecie, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. O tym dzieciakowi zawsze przypominamy. Tak. Że ten podający się za siedmiolatka człowiek wcale nie musi mieć 7 lat po drugiej stronie. Ale tak naprawdę ja myślę sobie, że jak ja towarzyszę swoim własnym dzieciom i znam ich kolegów ze szkoły, z podwórka, z jakiegoś tam środowiska, no to jest, to ja jestem w stanie zweryfikować, czy Kasia, Zosia, ta, która tam się przedstawia, czy to są te same dzieci. Natomiast no niestety też życie polega na uczeniu się na własnych błędach i dzieci muszą dokonywać tych wyborów, czy te relacje, czy te zawiązywane jakieś tam znajomości w internecie są pozytywne, czy negatywne. Samo zabranianie niczego nie załatwia. My musimy dzieci uczyć tego, jak sobie z problemem radzić, jak dokonywać wyboru. Zastanawiam się tylko, ile czasu, jeśli na przykład pozwalamy dziecku przed komputerem siedzieć codziennie, na ile czasu można mu pozwolić? Czy to są jakieś sztywne normy, czy też zależą raz od wieku? To pewnie tak, ale też od jakichś innych predyspozycji. O tym wszystkim będziemy mówić za chwilę. Zachęcamy też państwa do kontaktu i opowiedzenia o tym, jak wy korzystacie państwo z internetu. Za 20 minut będzie godzina 11. Mam nadzieję, że państwo się dołączą do nas. 32 609 90 60. Pani Sabina Furgo, Regionalny Ośrodek Metodyczny Edukacyjny MEDIS. W Katowicach, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze. Pani Sabino, te konkrety mamy za sobą, bo trzeba wspomnieć o tym i trzeba uświadomić rodziców, że internet niesie ze sobą wiele niepokojów, zagrożeń i trzeba kontrolować te każde nowe urządzenie w domu. Nawet na naszej antenie jakiś czas temu słyszałem takie hasło, że takie określenie i taką ilustrację tego narzekania na to, że dzieciaki po szkole zamiast wybiegać na boisko i biegać za piłką, wchodzić po drzewach, siadają do komputerów, że my, rodzice, często pokazujemy im podobny model. Po pracy jesteśmy tak zmęczeni, że pstryk, telewizor, radio, kanapa i nic się nie dzieje. Tak. Ja zawsze pytam, skąd dzieciaki mają wiedzieć? Była piękna niedziela, mamy ją za sobą. Ilu z nas podniosło się z kanapy o godzinie 13-14 i wyszło na spacer? Po niedzielnym obiedzie, tak. Tak samo nam trudno
czy może inaczej, dzieciom tak samo trudno jak nam podjąć taką decyzję odejścia od czegoś, co jest miłe. Ilu z nas dorosłych chce oderwać się od dobrej książki czytanej? Ilu z nas dorosłych chce oderwać się od telewizora, od jakiegoś serialu, który lubimy oglądać? Natomiast dlaczego internet jest ważny z takiego troszeczkę innego spojrzenia? Mianowicie my wiemy, wszyscy dorośli, że ważne jest czytanie, pisanie, liczenie. 20 kilka lat internetu i profesorowie, pedagodzy mówią, że tak samo ważne jak czytanie, pisanie, liczenie jest tak zwana umiejętność posługiwania się technologią, taka umiejętność posługiwania się tą nowoczesnością, która nam towarzyszy, bo tej nowoczesności mamy bardzo dużo. Dlatego, że świat i technologia powodują ciągły rozwój i nowe przedmioty, które nam powstają. Pytanie, czy bez umiejętności posługiwania się tą technologią my będziemy w stanie posłużyć się na przykład nowym telefonem, smartfonem, nowym telewizorem. Ile funkcji jesteśmy z tego nowego odbiornika telewizyjnego wykorzystać w takim codziennym użytkowaniu? I zdecydowanie Gary Small, mówi Mark Pręski, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma pokoleniami już w tej chwili. Pokoleniem rodowitych cyfrowców i pokoleniem cyfrowych imigrantów. Pokolenie cyfrowych imigrantów to niestety my i tu w studio, i państwo przy odbiornikach, bo to są ci wszyscy ludzie, którzy urodzili się przed nastaniem tej nowej technologii. To jest ten taki domowy obrazek, kiedy kupujemy nowy telewizor albo nowe jakieś urządzenie. Sami sobie z nim nie radzimy i prosimy młodego człowieka, nastolatka, żeby przyszedł i nam tak, no właśnie, podłączył laptopa do telewizora, podłączył internet, uruchomił nam komórkę. Co my robimy? No, mówię do dziecka, no to wgraj mi ten program, tak? Ja niekoniecznie mu mówię o tym, że ja nie potrafię, albo rzeczywiście nie potrafię, albo w jaki sposób go tam wykorzystuję. Ale to jest ta sytuacja, która pokazuje, że to obycie z tymi nowymi technologiami będzie bardzo ważne. To jest ten moment, kiedy nowe technologie wchodzą w różne dziedziny życia, obszary życia i my tracimy pracę. Tracimy pracę, bo nie jesteśmy w stanie się nauczyć obsługi nowej linii technologicznej, nie jesteśmy w stanie przebranżowić się w taki sposób nowoczesny, żeby nas zakład pracy chciał. A zatem ta nowa technologia to jest świat możliwości, to jest ten moment, kiedy my rzeczywiście jesteśmy w stanie, no, radzić sobie w tym życiu. Ja już nie mówię być świetnym, ale po prostu mieć pracę, umieć korzystać z tego, co te nowości nam życie i świat i otaczająca rzeczywistość przynoszą. I dlatego zaczęłyśmy tę rozmowę od tego, że nie zabraniamy dziecku komputera, bo to nie znaczy nie ograniczamy, nie zabraniamy. Ale ja mówiłam kilka minut temu, że zadam to pytanie, ile jeśli każdego dnia dziecko siada do komputera, to ile czasu może przed nim spędzić? Ja myślę, że mi będzie bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. I przed odrobieniem lekcji, czy po? Myślę sobie, że po odrobieniu lekcji, tak. I po spacerze jakimś, albo jakiejś innej formie relaksu na dworze, tak? Tak, zdecydowanie, bo każdy, kto zajmuje się mózgiem, mówi, nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci, musimy się ruszać, bo ruch powoduje powstawanie połączeń neuronalnych w mózgu, powoduje to, że się potrafimy uczyć nowych rzeczy, że przeciwdziała to starzeniu się mózgu, a zatem to wszystko będzie zależało od takich naszych i domowych nawyków, i wzorców, które dzieciom dajemy, i postaw, które prezentujemy. I myślę, że ten zdrowy rozsądek, który nam towarzyszy, że jeżeli, nie wiem, mamy 2 tygodnie ferii i jednego tygodnia wyjeżdżam z dziećmi na narty i wiem, że te dzieci nie będą miały ani komputera, ani możliwości grania, bo przychodzą tak zmęczone z narty, że po prostu padają do łóżka, to myślę sobie, że tego drugiego tygodnia mogę im pozwolić na dłużej być w sieci. Natomiast jeżeli te 2 tygodnie ograniczają się tylko do bycia w domu i do grania w sieci, do niechodzenia na podwórko, to miałabym taki niepokój w sobie, czy na pewno mogę pozwolić im od rana do wieczora być. Chociaż mam świadomość, że jako rodzice nam się wydaje tak do końca, że mamy wpływ, tak, na dzieci. Niektórzy są tacy, którzy mówią, zabiorę ci klawiaturę i nie będziesz grał. A mój syn mówi, a ja mam 2 inne schowane w szafie. No, w związku z tym, no chciałabym powiedzieć, że mamy takie 2 grupy, bardzo uogólniając, rodziców. Mianowicie takiego rodzica autokratycznego,
autokratycznego i takiego rodzica demokratycznego. I ten autokratyczny będzie pytał, to ile? I jak powiem godzinę, to on powie, to możesz godzinę, tak? A ten rodzic demokratyczny będzie towarzyszył temu dziecku i się zastanawiał tak naprawdę, co on dzisiaj robi, jaką grę gra, co on robi w tej sieci, tak? Bo być może on tam po prostu z kolegami rozmawia albo ogląda jakiś fajny film, niekoniecznie zły. W związku z tym to wszystko będzie zależało od tego, jakie działania podejmuje dziecko na komputerze. A jeśli już nie dziecko, tylko trochę starsza osoba, bo rozpoczęliśmy od tego, że dla starszych osób znam przykład pewnego domu kultury, w którym założony kącik, kurs nauki komputerów, obsługi komputerów dla osób sporo starszych, czyli dla emerytów. Nawet te roczniki są bardzo wysokie, bo 70, nawet 80. I to są osoby, które rozpoczynały naukę komputera od tego przysłowiowego znalezienia guziczka, gdzie się włącza komputer i nic więcej. Po roku czy po dwóch latach nauki mają swoje komputery przenośne. No wysyłają maile, robią zdjęcie. Ale uniwersytety trzeciego wieku, przecież tak dużo już powstaje tych uczelni, mówiliśmy o tym kiedyś na naszej antenie, one wszystkie mają zajęcia z informatyki, więc ta rzesza, a w Katowicach jest to ogromna rzesza studentów trzeciego wieku, wszyscy oni doskonale już posługują się laptopem, komputerem. Myślę sobie, że to są takie różne wymiary, dlaczego jesteśmy wielkimi kibicami tego, żeby starsi ludzie komputerem się posługiwali. Po pierwsze, ja patrząc na swoich własnych rodziców, zawsze uważałam, że powinni komputer mieć, bo to ułatwia życie. Tak, można odebrać zdjęcie, można na Skype'ie porozmawiać, można jakiegoś maila wysłać i to są takie czynności ważne życiowo. Natomiast Gary Small, amerykański badacz, 10 lat temu dowiódł tego, że używanie komputera, a może nie komputera, ile internetu, powoduje to, że mózg przestaje się starzeć. Upraszczam w tej chwili. Bardzo ważna rzecz, mianowicie kiedy czytamy książkę, to uczymy się tak zwanie linearnie, to znaczy do wyboru mamy przewrócić strony, tak? Jak zaczynam czytać gazetę, to mogę zacząć od ostatniej strony, a potem dokonać jakiegoś wyboru, ale ten wybór jest wyborem linearnym. Natomiast zupełnie inaczej funkcjonuje oglądanie, czytanie informacji, które są w internecie. Mianowicie ja dostaję, jakakolwiek by to nie była strona, jakiegokolwiek portalu informacyjnego, dostaję przed oczy spis treści i muszę dokonać wyboru. To dokonywanie tych wyborów powoduje, że ten mózg właśnie nie starzeje się, że on zaczyna się wręcz odwrotnie rozwijać. W związku z tym wszelkie procesy, tak mówi Gary Small, starczy, demencji starczej, Alzheimera, właśnie remedium jest to ta aktywność mózgu i ta aktywność mózgu jest bardzo silna, kiedy ludzie wykorzystują internet, no właśnie, do oglądania zdjęć, bo ja ciągle muszę dokonać wyboru, czy ja obejrzę następne, czy wrócę, czy pójdę w jakiś inny obszar, czy będę tych wyborów dokonywał mniej czy więcej, ale ten mózg mój jest aktywizowany. A zatem dla mnie to, że starsze osoby powinny używać internetu, no właśnie jest ważne z tych dwóch powodów, mianowicie z tego powodu praktycznego, życiowego, a z drugiej strony z tego powodu, że jednak później się starzejemy. Spróbujemy połączyć pokolenia za kilka minut, jak przekonać dziadków, rodziców do tego, by sięgnęli po komputer, na przykład teraz w czasie ferii, albo jak dogadać się z młodziakami, jak dogadać się z wnukami na tej płaszczyźnie komputerowej. To za kilka chwil wrócimy do rozmowy. Zdarza się, że w ferie wnuki idą do babci i dziadków po to, żeby rodzice mogli pracować, kiedy nie mogą na przykład wziąć urlopu i tam spędzają do południa. I co tu robić, żeby się nie nudzić? Bo babcia i dziadek nie mają komputera. No albo na przykład mają ten komputer, ale teraz wnuk zaczyna okupywać ten komputer. Czy można na tej płaszczyźnie znaleźć wspólny język? Myślę, że można. Ja powiem tak, nawet jak nie ma komputera, to dzieci bardzo chętnie grają w gry planszowe, tylko myśmy o nich troszeczkę zapomnieli. Ja jestem zaskoczona tym, jaki to jest hit dla 20-latków. Specjalne kawiarnie, puby się tworzą tylko dlatego, żeby iść pograć w grę planszową. Czyli to nie jest tak, że tylko młody człowiek siedzi w komputerze. Jak jest dobrze ukształtowany w domu rodzinnym, to on sięgnie po różne rozrywki. Natomiast co robić, kiedy wnuk przychodzi do babci? Wczoraj koleżanka przyszła do pracy, ma 6-letnią wnuczkę i mówi, wiesz co robiłyśmy?
przepisywałyśmy bajkę na komputerze. Wnuczka siedziała i albo dyktowała, czyli musiała składać literki, musiała coś tam robić, albo pisała na tym komputerze, tak? Czyli znowu uruchamiała zupełnie inne funkcje i umiejętności. Ale oczywiście możemy znaleźć w internecie jakieś gry, które są grami interaktywnymi, gdzie ten dorosły człowiek jest w stanie usiąść ze swoim dzieckiem i, nie wiem, szukać odpowiedzi na różne ciekawe pytania, które nam się gdzieś tam po głowie kotłują. Jesteśmy w stanie zajrzeć do jakichś gier liczbowych i ćwiczyć z dziećmi umiejętność liczenia. Także myślę, że tych możliwości jest sporo, kiedy mamy do dyspozycji komputer i internet. No i jednocześnie rozwijają się i wnuk, i babcia, i dziadek. Oczywiście. W takim razie, gdybyśmy tak miały podsumować te dzisiejsze nasze rozważania, wyciągając za i przeciw, chociaż myślę, że tak jak pani wspomniała, we wszystkim trzeba mieć złoty środek, mieć umiar, by nie przedobrzyć. No więc gdybyśmy miały tak podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę. No właśnie, ja tu chcę powiedzieć taką ważną rzecz, mianowicie Finlandia podjęła decyzję, że wycofuje ręczne pisanie ze szkoły, umiejętność uczenia uczniów pisania. Wiadomość ta obiegła świat i zbulwersowała wielu i naukowców, i media. Jest to temat podnoszony. Myślę sobie, że ten świat zmierza w takim kierunku cyfrowym, cyfryzacji. Mamy smartfony, do których możemy mówić, niekoniecznie musimy pisać na klawiaturze już. Oczywiście te wszystkie umiejętności, które ćwiczymy, pisząc, tworząc, malując, budując, lepiąc z babcią ciasto, robiąc jakieś tam drożdżowe ciasto, to są wszystko bardzo ważne dla dzieci umiejętności, bo one przekładają się na pracę naszego mózgu. A zatem myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zachowali umiar i nie widzieli w komputerze, w internecie samego zła, ze świadomością, że oczywiście tak jak w każdej otaczającej nas rzeczywistości, czy za każdą otaczającą nas rzeczywistością może się kryć jakieś zło. Jeżeli będziemy siedzieć przed telewizorem i nie będziemy wychodzić z domu, to też nie powiemy, że telewizor jest samym złem, tak? Bo wiemy, że może przyczynić się nam do wielu pozytywnych naszych, do pozytywnego spędzenia czasu. I na koniec trochę, przepraszam, jakby w opozycji do naszego głosu, nasza słuchaczka, o książce niemieckojęzycznej, znaczy już przetłumaczonej na język polski, Demencja cyfrowa, tak ona zatytułowana jest, tak? Tak. Manfreda Niech pani powie Szpicera. Coś nam... Manfred Szpicer, no właśnie... Nie ma naszej pani przy telefonie, więc pani Sabina nam wyjaśni. Zna Manfred Szpicer, tak, napisał taką książkę, Cyfrowa demencja, w której pokazuje, że wykorzystanie technologii cyfrowej jest bardzo szkodliwe u małych dzieci. Ale on też pokazuje w tej książce właśnie, że to nadmierne wykorzystanie technologii cyfrowej. Ja posłużę się takim przykładem. Schodzę na dużą stołówkę, 500 osób, wakacje i patrzę się. Przy stole, przy śniadaniu siedzi roczne dziecko na krzesełku i trzyma tablet w ręce. Obok siedzi mama i tata, tak? Ja myślę, że każdy z nas już intuicyjnie w tej chwili wyczuwa, że to jest ten zły przykład wykorzystania technologii, kiedy to dziecko nie uczy się po prostu zwykłych zachowań, jak mam się zachować przy śniadaniu, że są sytuacje, kiedy ja muszę być grzeczna, że są sytuacje, kiedy ja muszę posłuchać. Ja nie uczę się tego, że rodzice czasami też mogą ze sobą porozmawiać, a ja siedzę obok i słucham, tylko to dziecko się po prostu zajmuje tabletem. Jak skoro się zajmuje tabletem, no to nie zajmuje się innymi, czy nie uczy się innych ważnych elementów życia. Umiar bardzo ważny w życiu. Taka puenta na koniec, ale doceniajmy internet we wszelkich jego przejawach. Tak. Pozytywnego oczywiście, szukajmy ich. Ale kiedy będziemy korzystać z niego podczas tych ferii zimowych, to najpierw pamiętajmy o spacerze, o wybieganiu się, jeśli chodzi tutaj oczywiście o dzieci, na podwórku, no jakiejkolwiek może sali gimnastycznej, gdziekolwiek by nie poszły. Dużo dzieci uczestniczy w zimowiskach w tej chwili, więc ranek spędzamy na przyjemnościach, a popołudnie też na przyjemnościach możemy spędzić.
Oczywiście. A jeśli nie internet, to kolejka, planszówka. Pan nasz słuchacz polecał i mówi, że to jest wyśmienita zabawa i dla rodziny, i dla dziadków, bo oni przypomną sobie dawne czasy i poopowiadają trochę wnukom, jak to dawniej bywało. A jeśli państwo na przeziębienie złapią, właśnie na spacerze złapią przeziębienie, to o tym porozmawiamy za chwilę. Pani Sabina Furgoł z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego w Katowicach, ośrodka Metis, była naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję internet bardzo. Jest fajny, tylko doceniajmy go.